Biały puch, który pokrył grubą warstwą całe miasto i okolice, z pewnością jest dla najmłodszych niekwestionowanym powodem do radości. Zdecydowanie mniej cieszy drogowców i administratorów nieruchomości. Jak informuje ratusz, trwa akcja odśnieżania. Cały czas na suwalskich ulicach pracuje 29 sztuk ciężkiego sprzętu oraz brygady odśnieżające, informuje Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta miasta. Dodaje, że ekipy zarządu dróg i zieleni dostały wsparcie w postaci sprzętu i ludzi z przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej oraz ośrodka sportu i rekreacji. Prezydent miasta wystosował również apel do zarządców budynków. Proszę, by szczególną uwagę zwracali na dachy, na których zalega ciężki, zbity, mokry śnieg. Szczególną uwagę proszę zwrócić na dachy płaskie w obiektach handlowych, gdzie przebywają ludzie. Historia pokazała, że takie budynki są najbardziej narażone na zawalenie z powodu zbytniego obciążenia dachów, prosi Czesław Rękiewicz. Jak informuje magistrat, ośrodek sportu i rekreacji administrujący m.in. halą Suwałki Arena oraz aquaparkiem od 2 dni usuwa śnieg z dachów wszystkich swoich obiektów. Podobne działania powinni prowadzić zarządcy wszystkich budynków na terenie Suwałk. Wczoraj jeszcze wielu mieszkańców skarżyło się na grube warstwy śniegu zalegające na chodnikach, ale dziś już widać znaczącą poprawę sytuacji.